Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na test suchego szamponu od marki Elbiotica. Pokazywałam Wam ostatnio na Instagramie, że marka Elbiotica wysłała mi paczkę. Raz na kiedyś testuję sobie ich nowości, bo też często mnie pytacie właśnie, co polecam tej marki. Także u mnie na bieżąco się pojawiają ich nowości i byłam bardzo zaskoczona, ponieważ myślałam, że przyjdzie tylko szampon i odżywka, a tutaj się okazało, że mają coś nowego, suchy szampon. Ja nie wiedziałam, że Elbiotica jakby posiada taką wersję swojego suchego szamponu, także jest to dla mnie duża nowość, zwłaszcza, że jestem ogromnym fanem suchego szamponu od marki Batiste do włosów brąz, także tutaj, jak wiecie, ostatnio się zawiodłam na marce na przykład Izana, więc tak troszeczkę podchodzę do niego sceptycznie, ale dowiecie się w teście, jak wyszło i czy ten szampon mi przypadł do gustu, także mam nadzieję, że ten test Wam się spodoba, przyda przede wszystkim i sami będziecie wiedzieć, czy warto po niego sięgnąć, czy też nie. Ok, jak widzicie, moje włosy wymagają troszeczkę odświeżenia, więc zdejmę tego koczka, przeczeszę troszeczkę włosy i będę spryskiwać włosy suchym szamponem. Teraz tak. Przeczesujemy troszeczkę włosy, żeby one były bardziej takie gładkie. Tutaj też przeczesujemy. O, końcówki. O, jak widzicie, one już straciły swoją puszystość, przetłuściły się troszeczkę, więc chciałabym je odświeżyć, nie myć od razu włosów. Więc sobie wstrząśniemy ten suchy szampon. Zobaczymy, jak on w ogóle pachnie. Ma bardzo ładny kwiatowy zapach. Bardzo ładny. Powiedziałam, że jest taki kwiatowo lekko mdły, ale delikatny bardzo. Trzeba uważać właśnie z ubraniami, bo jak widzicie, robi biały nalot. Troszeczkę sobie przemyślamy. No dobra, i teraz trzeba odczekać z minutkę, żeby, że tak powiem, to nasze sebum z włosów się troszeczkę przegryzło z tym szamponem, więc troszeczkę go wcieramy. I zobaczcie, już włosy się troszeczkę zwolumowały, więc on unosi włosy. Dobra, wcieramy go trochę w głowę, w skórę głowy. Teraz będziemy troszeczkę przeczesywać sobie skórę głowy. Możecie to zrobić od razu, możecie też masować dłoni, jak Wam wygodniej. Natomiast ja teraz będę usuwać jakby ten suchy szampon, żeby go po prostu nie było widać na włosach. Ale jak widzicie, bardzo ładnie unosi włosy, więc... I co zauważyłam tak od razu, co się rzuca w oczy, to to, że słuchajcie, nie pozostawia tego białego takiego nalotu, takiego szarego. I bardzo ładnie, zobaczcie, włosy są uniesione. I takie mam wrażenie, że bardzo często te wszystkie suche szampony powodują, że te włosy się tak sklejają, a tutaj one są gładkie, więc nie mam takiego wrażenia, że włosy są, słuchajcie, zlepione, co jestem w szoku, ponieważ ostatnio testowałam dla Was ten suchy szampon z Izany do włosów brąz i on bardzo sklejał włosy, a tutaj jest taki efekt, jakbym umyła świeżo włosy, więc super, to mi się akurat podoba.
Troszeczkę mi się, słuchajcie, osypało. No i teraz ułożymy sobie włosy. Bardzo ładnie pachną włosy. Ja dosłownie przed chwilą świeżo umyła. Także no, jestem zaskoczona. Teraz sobie ułożę do końca fryzurę. Że tak powiem, pomacam te włosy, jakie są odczucia. I zaraz do Was wrócę z takim mini podsumowaniem wstępnym. Ok, pora przejść do podsumowania testu tego szamponu. Słuchajcie, co mnie przede wszystkim zaskoczyło, to, że nie mam takiego uczucia, słuchajcie, zlepionych włosów, że one nie są takie, że mnie aż swędzą od tej lepkości, że czuję jakby teoretycznie były odświeżone, a jednocześnie były zlepione, więc to jest to efekt taki niepożądany u mnie przy testowaniu suchych szamponów. I słuchajcie, jeżeli chodzi o jakby zwolumowanie tych włosów, to jest w porządku, bo to nie jest taki efekt przesadzony, że one się tak jakoś sztucznie unoszą, tylko wyglądają bardzo naturalnie. I po jakby rozczesaniu włosów nie mam takich suchych końcówek, jak w przypadku często suchych szamponów, więc to mi też najbardziej zawsze przeszkadza. Tylko one są, słuchajcie, gładkie, jakbym je przed chwilą dosłownie umyła. Można je sobie jeszcze, słuchajcie, troszeczkę przeczesać, unieść, ewentualnie spryskać lakierem, więc tutaj jakby ten efekt możemy sobie tak naprawdę dopasować do naszych potrzeb. Więc słuchajcie, jestem mile zaskoczona, bo ostatnio, jak wiecie, testowałam suche szampony znane do włosów brąz i myślałam, że to będzie tańszy odpowiednik jak u mojego ulubieńca, natomiast tutaj się okazało, że nie jest to tańszy odpowiednik. A tutaj, słuchajcie, musicie sprawdzić sobie na stronie, w jakiej cenie jest. Myślę, że około 14 zł, więc jest porównywalne do Batiste. Przepięknie pachnie, słuchajcie, włosy mi pachną bardzo świeżo. Nie wiem, czy Wam pokazywałam, ale chyba na Instagramie pojawiło się właśnie zdjęcie, że testuję nowości właśnie od marki Elbiotica. To jest szampon lipidowa odbutowa, włosy zniszczone. I tutaj mamy opuncję i mango. Także Sonova Seriosa, słuchajcie, przecudownie pachnie i tak samo ten szampon ma taki, na początku myślałam w koreczku, że ma taki mdły zapach, ale jest taki bardzo odświeżający. Kolejna sprawa to biały nalot. Jak widziałyście na początku, jak się pryskało, to miał taki biały nalot, natomiast teraz z perspektywy jakby go w ogóle nie widać, nie ukruszył się nigdzie, nie osypał, więc jest to fajny efekt, w ogóle go nie widać na włosach, w ogóle nie widać, jakbym używała suchego szamponu, czasami te włosy się robią takie matowe później, ale tutaj jakby widzicie, że ten blask włosa jest jak najbardziej, więc nie zmatowił ich, nie stworzył takiej jakby skrupy, mam wrażenie, czasami takiej właśnie lepkiej, także odświeżył i spokojnie mogę wyjść tak do pracy, czy właśnie na jakieś wyjście w odświeżonych włosach. Bardzo często mi tego odświeżenia brakuje przy koku na przykład, czy przy kit, są takie zlepione u nasady, a też właśnie nie chcę się czasami myć więcej wiąże, więc to będzie też fajna alternatywa. I muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo podobny do Batiste. Batiste wydaje mi się, że troszeczkę bardziej unosi te włosy, ale jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie, to jak najbardziej Wam, dziewczyny, polecam, więc jeżeli się nad nim zastanawiało się, to spokojnie możecie kupić tamten. Zizany Wam nie polecam, jest tragiczny, natomiast tutaj jest ten efekt taki bardzo fajny, przyjemny, bardzo ładnie i czuję ten zapach na włosach, jest taki lekko perfumowany, ale bardzo, bardzo przyjemny. I te włosy nie są, słuchajcie, jak widać, takie matowe, one są bardzo ładne tutaj, więc jakby ten blask po szamponie został zachowany i po masce. Także co, ja uznaję test jak najbardziej w skali od 1 do 5, daje takie mocne 4 z plusem. Mógłby troszeczkę zwiększyć tą objętość, ale nie wszyscy lubią taki efekt, więc 4,5 daje, nie wiem jak z ceną, więc na wszelki wypadek daje taką ocenę, bo wydaje mi się, że on kosztuje w granicach 14 zł. Łatwo się go używa, nie zostawia białego nalotu, odświeża włosy, także no, spełnia jakby oczekiwania każdej użytkowniczki, która sięga po suchy szampon, bo większość z nas ma takie oczekiwania. Więc ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten test Wam się przydał. Piszcie mi w komentarzach, jakie suche szampony Wam się sprawdziły. Oprócz mojego ulubieńca Batiste, ale ten dołączam do jakby sprawdzonych, fajnych kosmetyków, godnych polecenia. Także trzymajcie się plutko, ściskam Was i do zobaczenia. Pa!